Drodzy, w ten czwartkowy poranek 9 września witam Was bardzo serdecznie Bożym Słowem, które niechaj dla nas dzisiaj będzie posileniem, wsparciem, a może natchnieniem do działania. W Starym Testamencie, w księdze proroka Aggeusza, tak czytamy w 2 rozdziale, 4 wierszu. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan, do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian, w 3 rozdziale, 9 wierszu, tak pisze. Paweł pisze, współpracownikami Bożymi jesteśmy. Drodzy, budować, bo dzisiaj starotestamentowy prorok Aggeusz przypomina nam w tym swoim zawołaniu historię ludu Bożego. Historię, która, można byłoby powiedzieć, ciągle przypomina budowanie. Budowanie nie tylko swojej siły, swojej mocy, potęgi państwa, ale Aggeusz odwołuje się do budowania świątyni, do budowania tej społeczności, która właśnie dla wielu Izraelitów była odzwierciedleniem świątyni, społeczności z Bogiem. Zachęca ich do tego słowami, bądź mężny cały ludu kraju, do dzieła, bo ja jestem z wami. I dzisiaj u progu nowego dnia pewnie wielu z nas wstaje i zastanawia się, skąd weźmie siłę do dalszego budowania? Skąd weźmie siłę do tego, aby rozpocząć nowy dzień? Słyszymy te słowa. Słowa zachęty do dzieła, bo ja jestem z wami. Niecodziennie budujemy nowy dom. Niecodziennie jesteśmy tymi, którzy angażują się w coś nowego, w coś, co ma dopiero powstać. Ale często jesteśmy odpowiedzialni każdego dnia za to, co budujemy wokół siebie. Coś, czego nie można nazwać światem materialnym, ale budujemy społeczność. Społeczność w domu, społeczność w pracy, a przede wszystkim tą społeczność ludzi wierzących w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł przypomina nam o tym. Współpracownikami Bożymi jesteśmy. Drodzy, wiele mówi się i działa w kwestii odbudowy zabytków, a między innymi kościołów. Kościołów, które często potrzebują pomocy. Ale czy to tej pomocy materialnej? Zastanówmy się nad tym dzisiaj. Czy budowanie, tak jak budowali Izraelici od nowa świątyni w dzisiejszym czasie, jest nam aż tak bardzo potrzebne? Czy nie powinniśmy raczej skupić się na tym, co budujemy, a czego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie
materialnie dotknąć. Jesteśmy współpracownikami, o tym pisze apostoł Paweł. A Aggeusz, prorok starotestamentowy, zachęca nas do dzieła, bo ja jestem z wami. Wiele kościołów może być pięknych w środku, na zewnątrz. Może być odbudowanych, odrestaurowanych. Ale jeśli w środku nie ma prawdziwej budowli, która oparta jest na Jezusie Chrystusie, która wewnętrznie jest umocniona, to taki kościół, taka społeczność jest tylko odzwierciedleniem tych murów, bo często jest to tylko powierzchowne. A co jest w głębi? Zadajmy sobie dzisiaj, drodzy, pytanie, bo chcemy budować społeczność z naszym Bogiem, ale też chcemy budować tą społeczność w zborze, między ludźmi, między braćmi i siostrami. Jak z tym budowaniem jest wśród nas? Zapytajmy sami siebie, czy potrafimy, a myślę, że potrafimy, a może inaczej, czy chcemy budować? Wiele jest obaw, bo jeśli rozpoczynamy nową budowę, to te pytania o przyszłość, jak to wszystko będzie wyglądać, same cisną się nam na usta. Ale dzisiaj jesteśmy posileni tym słowem i zachęcani do tego, do dzieła, bo ja jestem z wami. Z Bogiem można, drodzy, naprawdę zbudować wszystko. Można dzięki Jego błogosławieństwu odnowić kościół, plebanię. Można zbudować naprawdę wspaniałe rzeczy. Ale te najwspanialsze rzeczy dzieją się wśród ludzi, kiedy oni dzięki Bogu, dzięki Jego sile mogą budować wspólne więzi. I drodzy, zachęcam was do tego, abyśmy razem z Panem budowali to, co najlepsze. To, co nie jest często widzialne, ale tą wspaniałą więź między nami wszystkimi. Amen. Dobrego dnia. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.